Cześć i czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj na warsztat rzucamy sobie Surviving the Abyss. No, kolony builder, który jest na dnie morza, więc teraz w tym momencie mamy tydzień, gdzie takie rozwiązanie na mieszkanie jest dość popularne, no bo było Aquatico, teraz właśnie Surviving the Abyss, które wyszło no kilka dni temu, przedwczoraj chyba, więc no możecie sobie już tutaj w Early Accessie pograć w Surviving the Abyss. To jest gra w stylu właśnie tak jak Surviving Mars, więc budujemy kolonie w takim nieprzyjemnym miejscu, no czyli no, w takich totalnych głębinach i no staramy się najpierw tam zadbać o infrastrukturę, a potem prawdopodobnie będą jakieś twisty w tej rozgrywce, czyli no wiadomo, takie rzeczy, które no właśnie pojawiały się w Surviving Mars, jakieś przeszkody, jakieś dziwne kosmiczne anomalie, które się zdarzały. Tutaj może będą jakieś dziwne podwodne anomalie, które będą się zdarzały. No zobaczymy, w którą stronę ta gra będzie szła, ale tak czy inaczej, link do Surviving the Abyss jest pod filmikiem, będziecie mogli sobie zobaczyć, zwishlistować albo olać, jeżeli taka wasza wola. Więc tak, rozpocznijmy nową rozgrywkę. Ja jeszcze nie grałem w tą grę, ale sądzę, że tyle kolonii builderów dałem radę, że podejrzewam, że zobaczymy, jak będzie szło. Prawdopodobnie całkiem dobrze. Będziecie mogli w tym czasie stwierdzić, czy to jest coś dla was, czy chcecie zlajkować, subskrybować kanał, bo jeżeli tego nie zrobiliście, to bardzo was do tego zachęcam. Dobrze, dajcie New Game z Introduction Objectives, czyli będzie jakiś taki mały tutorialik pewnie, bo każda z tych gier, takich kolonii builderowych, ma swoją specyfikę. Czasami warto zobaczyć, co gra każe po kolei robić, żeby się nie softlockować przez przypadek, nie? Bo to też może się zdarzyć. O, mamy loading. In the years following 1956, much came to be known about the structure of DNA and the human genome. The possibility of cloning a human being was becoming a reality, as our brightest minds raced to be the first to complete the endeavor. After a few short years, scientists reported the first promising results. A human being was cloned for the first time. The celebrations, however, were short-lived. The test subjects were unstable, their DNA damaged by the cloning process. All died within days. Moral objections to the technology turned to public outrage. Outrage turned to protests, and eventually protests turned to riots. Publicly, the research was discontinued. The military, however, was quick to understand the strategic potential of this research. Sigmund Freud, chyba to Why stop lepiej. At recreating life when it could be improved? Plans were drawn up to continue the research in total secrecy, far from the prying eyes of the world, deep below the surface of the ocean. The sea floor provides access to new, highly adapted life forms and ample DNA for experimentation. But the deep sea environment presents a significant challenge. You have been selected to lead a team of the best and brightest. The lives of the crew are in your hands. Aha, czyli jedziemy na dno morskie w latach 50., a żeby klonować ludzi z DNA na dnie morza. Tak, ja sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł i nic złego się nie wydarzy. Nie, zupełnie nic złego, więc to jest pewnie ten twist, który będzie w rozgrywce. Czyli będziemy musieli tworzyć jakieś klonostwory, w sensie ludzi pewnie, tylko że no nie wierzę, że to będą prawdziwi ludzie, skoro będą z DNA morskiego brani. Okej, okay, mamy tu naszą wstępną bazę, która wylądowała. Na środku jacyś ludzie biegają. Gdzie mogę kliknąć człowieka? Nie, mamy tylko, że to jest Central Hub. Mamy jakieś tutaj też podwodne, troszkę właśnie wyobrażeniowo takie właśnie steampunkowe, może nawet by powiedzieć, łodzie podwodne. Podoba mi się właśnie ta taka estetyka trochę z Fallouta, o, trochę z Fallouta bardziej. No ale dobrze, rozpoczynamy naszą przygodę. Co my tu mamy? Mamy
stal, mamy cement, raczej beton bardziej, mamy szkło, mamy żelazo, mamy węgiel. Węgiel pod wodą? O, to coś ciekawego. Mamy jedzonko, mamy genomy, okej, okay, populacji 12 i jak ludzie się czują. 55% jak na początek misji to trochę mało. Oni chyba nie są tutaj z własnej woli dosłownie. Więc no dobrze, zobaczmy co tu się dzieje. Czy musimy coś zbudować? Ludzie są unemployed, to niedobrze. Co tu się dzieje? Mamy mining relay, czyli pewnie musimy zacząć coś wydobywać, mam wrażenie? Zacznijmy może coś wydobywać. Będziemy wydobywać stal, cement, raczej beton i szkło. Szkło i węgiel tu jest też. Okej, okay, wyślijmy to tutaj. Nie wiem, czy ktoś teraz tutaj popłynie to robić. Co my tu jeszcze mamy? Coal generator, podejrzewam, że to będzie na starcie. Nie wiem, jak będziemy palić węgiel na dnie morza, ale... Kimże ja jestem, żeby wiedzieć takie rzeczy? Living quarters pewnie będzie potrzebne, light tower, submarine factory, mamy basic lab research, fauna trap, okej, to już pewnie jakieś takie wyższe poziomy. No dobrze, wysłaliśmy kogoś do kopania. Żaden tutorialix nie chce mi tutaj nic powiedzieć? Okej, okay, no to jadę na własną pałę. Okej. Okay. Czekaj. Tu jest jakiś wielki napis. Okej, okay, czyli jest tutorialix. Witaj, nadzorco. Jesteśmy z Command Station, który jest 7861 metrów nad nami. Mam nadzieję, że dobrze się tutaj rozgościłeś. Będziemy potrzebowali, tak, power, oxygen, food, paliwo i building materials, czyli musimy to wszystko załatwić. Kiedy całą tą podstawową infrastrukturę będziemy mieli, musimy stworzyć cloning lab, żeby wcale nie robić dziwnych podmorskich potworów z ludzi. No dobrze, no to jedziemy, zbudujemy coś, co daje nam prąd. Gdzie tu jest jakaś wolna przestrzeń, gdzie ja niczego nie wydobywam? To się tak podłącza, okej. Okay. Aha, czyli może, tylko może, pójdziemy, może, moje może, 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 ja wiem, że mówię może dużo w tym momencie, ale zróbmy może tak i teraz będziemy potrzebowali pewnie kabel prądu, o kurde, ale to stali kosztuje. Mam wrażenie, że to jest dużo stali. Nie wiem, czy to naprawdę będzie dużo stali. Nie, nie chcę tego budować. Escape. Nie, return to game. I chcę tunel. Zakładam, że tunele będą potrzebne. Wyciągnijmy tunel. I go dociągamy tu. Aha, i tak będą ludki chodzić. Jest jakaś rybka. Mogę kliknąć rybkę. To jest ojciec Dory. The John Dory. On, czyli jest jadalną rybą. Które ma takie kolorystykę i ma evil eye'a. Okej, okay, czyli dowiemy się też pewnych rzeczy o marynistycznych wydarzeniach. Okej, okay, overseer, we need to get okay, resources and fuels. To już zrobiłem, mining relay już jest zrobiony. Muszę wysłać ludzi do pracy, znaczy drony pewnie. Ja podejrzewam, że ludzie te drony tutaj napędzają. Czy mogę jeszcze coś wysłać? Na przykład po węgiel? Tak. Mamy trzech pracujących. Okej, okay, fajnie. Power and oxygen, czyli musimy też tlen zacząć robić koło power generatora. Okej, okay, tu jest power generator. Więc musimy zbudować też oksygenę generator. Czy ja muszę oksygenę generator mieć? Nie, ja mogę. Bo tutaj mogę go połączyć po prostu z power generator, nie? Mi się wydaje. Czemu nie? Zróbmy tak. Skancelujmy to. Połączmy tuneliszczem. Pyk. I chyba muszę prąd do niego też pewnie dołączyć. A gdzieś jest najlepszy prąd, jak nie koło elektrowni. Dobrze, zrobiliśmy prąd. O, widać jak nasi ludkowie tutaj chodzą do pracy. Więc zaczynamy produkować prąd. Mamy prąd output. Czy tutaj jest jakieś informacje? O, jest tak, power supply, power demand. Dajemy radę. Co tu jest jeszcze? Oxygen. Oxygen supply 1. Demand 1. Air quality 90%, czyli to też będzie miało znaczenie.
gdzie jest, gdzie pokazane, gdzie są zasobniki paliwa w razie W, ale my consumption per day 3, daily gathering, czyli my zbieramy więcej węgla niż nam jest potrzeba na tą chwilę. To dobrze, może przyspieszmy troszkę, żeby tutaj szybciej biegali nasi dzielni mariniarze. Co tu jest? Co to jest? To jest iron deposit. No dobrze. Niech to zbierają. My, mamy kolejną misję. We need to about a consistent food supply. A carbonate file will be a simple build and will provide it with food. Use the technology... mamy technology tree. Tu jest technology tree. Zobaczmy, jak wygląda technology tree. Tu jest technology tree life support. I mamy carbonative... Czy ja za to płacę? Tak, ja za to płacę. Research data mam 75, więc unlockujmy to. To jest protein harvester, bo to będzie produkowało low quality food. No tak, no, węglowodany same, czyli będziemy wpierdzielać zupki chińskie. Zupki chińskie na morze dnie. To tytuł jak na piosenkę jakaś. Na morze dnie, bo tam gdzie sucho, może być krucho. No to tak jak właśnie z zupką chińską. Jak jest sucha, to jest krucha, nie? No dobrze, co są jakieś inne rzeczy? Sonar Tower, mamy unlocked, to już mamy. I są trzy tiery różnych rzeczy, które na pewno się odblokują w momencie, kiedy wynajdziemy inne rzeczy. Mamy drill extractor. Ja nie wiem, czy to są wszystko miejsca, gdzie będą się pojawiać jakieś rzeczy do wynalezienia, czy one tak będą po prostu randomowo tutaj wrzucone. Na razie nie wynajduję niczego innego. Zostało mi 45 tej wiedzy magicznej, takiej, którą wykorzystujemy do tego typu kwestii, ale ja nie chcę się softlockować, bo okaże się, że gra będzie chciała coś ode mnie, a ja nie będę miał na to many, nie? Więc okej, musimy postawić, a ja nie mogę postawić poza światłem, okej, czaję. Ja nie mogę tego obrócić. Tutaj jest zasobnik, ja nie mogę tego tak postawić. Może postawmy farmy w tym kierunku? A nie chcę ich postawić jakoś specjalnie, a może ich postawię daleko? A może niech jest farma od razu tutaj w sumie, co to szkodzi? Czemu miałoby to szkodzić? Nie to chciałem kliknąć. Czy ona będzie potrzebowała prunt? Będzie potrzebowała prunt. No w sumie dziwne by było, jakby nie potrzebowała. Na morza dnie bez pruntu, to podejrzewam, że może być naprawdę ciężko. Czy ja muszę przez to dobudować im tunel? Nie, chyba nie będę musiał. Z założenia tu będzie tunel, mam wrażenie. Więc okej, jedziemy tutaj tak z koksem. To jest budowane, przyspieszmy trochę, przyspiesza się normalnie, tak klasycznie pauzuje. Dobrze, że Tutorialix nie próbuje zrobić z nas takiego totalnego głąba, który nie potrafi ruszać kamerą. No, tutaj nic najnowszego nie wymyślili we wszechświecie, nie? Więc ruszamy AWSD, przybliżamy, oddalamy, tego typu fajne rzeczy. Możemy obracać środkową myszką. Dobra, generujemy żarcie. Mamy tutaj... Mamy ludzi, oni automatycznie są tutaj dodani, czyli oni mają jakieś swoje imiona, mamy James Bumbara, Betty McGeehan, tutaj kto pracuje, tu pracuje Betty Kelly, Sebastian Kelly, oto rodzina chyba, Mary Armor, a tu kto robi? Tu robi Diane Shannon i Gianni Bradley. Mam wrażenie, że taka sfeminizowana tutaj grupa. No może i dobrze, w końcu kobiety. Girl power! We opted to send down 4 additional crew members. Okej, musimy dać im odpowiednio jedzenie. Musimy stockpile 75 jedzenia. Total low quality food. Total high, okej. Produkujemy 10, a zżeramy 12. Czyli każda jedna osoba zżera jeden jedzenia. Ma to sens. Czyli musimy chyba zrobić tak, 2 living quarters i mieć więcej żarcia. Czyli podejrzewam, że musimy zbudować tutaj extraction points, overseer resources, sonar tower, który będzie nam dawał dalszy wgląd do extraction pointów. No dobra, zbudujmy sonar power tower. On chyba nie ma punktów wyjścia i wejścia, więc ja sobie chyba mogę go tak jakoś tutaj ciapnąć. Ciapnijmy go tu. A my potrzebujemy jeszcze life supportu kolejną farmę.
Ja w sumie jej tak buduję, nie do końca wiem, czy mnie stać na nie, ale zbudujmy tu farmę. A miejsca do życia, ja mam tutaj taki plan, żeby zrobić living quarters, a nie, one są diagonalne. Bo ja chciałem je tak pod kąt tutaj dołączyć, tak po prostu z boku. Nie wiem, czemu nie mogę ich obracać. Co za inżynier to wymyślił, nie? No dobra, living quarters niech są tu. Zróbmy to tak. Trochę mam wrażenie, że trochę ściśniam tutaj. Trochę za mocno ściśniam. No, a znowu nie ten guzik wybrałem, który chciałem. Ale no cóż, czasami trzeba żyć na kupie, nie? Czasami trzeba żyć na kupie. Okej, rozdajmy tutaj prąd wszędzie. Nie wiem, jak teraz naszym prąd outputem. Mamy power supply 18, potrzebujemy 10, czyli jesteśmy jeszcze na plusie. Mam nadzieję, że to się nie zmieni w momencie, w którym zbudujemy te rzeczy. Zbieramy tak, ok, jak to tu wygląda? No jeszcze jest trochę tych rzeczy do zbierania, więc nie będę się specjalnie tym przejmował. Przyspieszmy tu budowanie, żeby to nie trwało milion lat. No jak tutaj animacja wygląda? No jak animacje wyglądają? Oni walą prądem tutaj. O, ma takie te. On ma takie jakby mielarki zamiast rąk. To ma fajny efekt. Tutaj siedzą i generują nam jedzonko. Ten tu szczypczykami napierdziela. Tutaj cyk, 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 nie wiadomo, i wszystko gotowe. O, nie mają tlenu tu. A nie, mają tlen. Dobra, już się bałem, że nie będą mieli tlenu. No dobrze, jest nasza pierwsza jakaś tutaj sytuacja mieszkalna. Czy ja mogę to połączyć? Mogę. To ma sens, nie? Mi się wydaje, żeby mogli lepiej się transportować między różnymi miejscami. New crew members have arrived. Okej, czyli będziemy dostawać po prostu ludzi z góry. Ktoś by pomyślał, że jak to jest jakaś super ważna misja rządowa, to powinniśmy więcej tych zasobników dostawać tak po prostu i nie powinniśmy się nimi martwić, ale wychodzi na to, że niekoniecznie. Dobrze, pomimo tego, że nadbudowałem, na tym nadal można z tego zbierać. To jest ważna informacja dla mnie. 7 ludzi nie pracuje, mamy surplus, ok, bo generujemy 20, czyli. A zżeramy 16. Nie jest źle. Czy ja teraz. Okej. Coś z tym sonarem, nie? Kazali zrobić. Jak to działa? Mamy bekon. Mamy paliwowy bekon, surowcowy bekon, interesujący bekon i taki tutaj środowiskowy bekon. Jak sobie interesujący bekon? Jak to działa? Tu niczego interesującego nie ma. Aha, czy ja wysyłam. Okej, mogę wysłać tu. Wyślijmy interesujący bekon i jak to będzie działało. A, i on będzie robił. Okej, i tu jest zatopiony statek. Jeden interesujący bekon znalazł coś. Ale dobra, zobaczmy, jakie tu są resursy. Tu jest medium szans na resursy. Low, low, none. No, low, low, none. To brzmi jak jakaś taka zapowiedź muzyki hip-hopowej. Jest medium chance na rzeczy i fuel bacon. Weźmy low, 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 low. O kurde, o, tu jest high. Dobra, jest jedna. Tu będziemy mieli high. Tu jest jeden wielki plus na to, że będziemy mieli high'a. No dobrze, wyślijmy to. Znaleźliśmy tutaj trzy itemy. Znaleźliśmy beton, znaleźliśmy kwarc i znaleźliśmy beton. Okej, nie jest źle. Tu znaleźliśmy. Coal Extraction Point, czyli to chyba kopalnia będzie, bo to jest coal deposit, tak. Dobra, nie jest źle. Our sonar located near resource extraction point. It appears to be coal. Aha, my musimy rozświetlić tam. No tak, bo przecież nie mogłem budować tam, gdzie nie ma światła, nie? Więc zbudujmy tam jakieś światełko. To też mogę zbudować tylko tam, gdzie jest światło. Więc zbudujmy to może tu? Nie wiem, ile to będzie zżerało mi prądu.
Power Required 5. No, no tak, no to takie dość konkretne neony są, nie będę mówił. Ale no to co, ja mam wtedy... Jeszcze dajemy radę z prądem, jeszcze dajemy radę, więc nie jest, nie ma dramatu. Jak se dojść do tego klonowania? Klonujmy już, budujcie, szybciej, 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 szybciej. Ja jestem niecierpliwy. Co, zbudują to? Panie, napierdzielaj, napierdzielaj. Okej. Bo co tutaj jest? Tu jest depozyt. No ale my tutaj jeszcze węgla chyba troszkę mamy, nie? Nie, to jest konkret, to jest beton. Jestem ciekawy, jak taki zwykły beton można wykorzystywać na nowo, nie? Bo może jest jakiś sposób na recykling betonu. A co to jest w ogóle tutaj? A to jest material stockpile. A ja nie pobudowałem stockpile'i. Jestem słaby w gry. Poczekaj, podejrzewam, że będę potrzebował food stockpile. Tak. I podejrzewam, że będę potrzebował fuel stockpile. Ja nie wiem, czy ja benzynę chcę dawać, znaczy węgiel chcę dawać koło mojego jedzenia. Ale tutaj stąd będziemy zbierać, więc sądzę, że ten stockpile jak będzie gdzieś... Tu może? To nie będzie najgorszy pomysł, bo tam będziemy... A, muszę podłączyć do prądu, no ja, przecież. Jak on się świeci bez prądu? To jest pytanie. Wystrzelił w górę. Wow, ale nam rozświetlił sytuację. Ty, fajne to. Wygląda tak trochę naprawdę dystopijnie. Okej, okay, czyli możemy zbudować... Czy ja mogę teraz wybudować ten właśnie coal extractor? To jest generator. Generator. Okej, okay, nie. A tutaj mogę zbudować Kenbuscott coal generators. Dobrze. Teraz, czy ja muszę to wynaleźć? Czy ja muszę... Mining sub is idle. No to niedobrze, jest mining sub idle. Zbudujmy może kolejny ten ekstraktor. Co? Gdzie ja mam ekstraktory? Tu jest prąd. Gdzieś ja to miałem, nie? Tutaj. O, tu, dobra. Czy możemy... To jest valid. Ktoś tu jest inwalidą? Nie. Tu jest coal, iron i quartz, więc sądzę, że to nie jest głupie miejsce na wysłanie. Aha, bo się skończyło coś. Skończył się beton chyba, ale tutaj weźmiemy, żeby zbierali iron? Dobra, nie zbierają iron. Ty, ja będę potrzebował betonu szybciej lub mniej, lub nie. Czy ja mogę coal extractor? A, coal extractor. Musimy to wybudować. Dlatego mówiłem, że będę tutaj bankował te resursy na wszelki wypadek. O, jest coal extractor. Jak chcę go zbudować? Tak. I ja muszę tutaj, nie dość, że muszę mu pociągnąć prąd, co zeżre mi znowu w cholerę stali. To stal jest chyba tylko do robienia tego. To ja jeszcze muszę zbudować mu... Okej, okay, zróbmy... Requires elevator. Aha. No dobrze, jak requires elevator, to requires elevator, nie będę się kłócił. Ale jak se elevator w dół. Okej, okay, czyli tak. A, ciekawa mechanika. O, tam jest taki dyspozycyjnik jeszcze. Pyk. Pyk. I pyk. Aha, i odtąd teraz. Tak, tak, to ma więcej sensu. Po to budowałem to, żeby można było to tak podłączyć. Łomatko. Nie powinniście mi dawać takich rzeczy do robienia. Ja nie jestem architektem. Czemu inwalidą jestem? Okej, nie, po prostu nie ogarnęłem. No, czyli jak zwykle w moim życiu. No dobrze, zaczęliśmy pewnie generować tutaj węgiel. Czy ja mam gdzieś... Ja bym tutaj zobaczył, bo ja bym chciał resource beacon. Czy ja, bo tam jest konkret, nie? A tutaj jest jeszcze medium. Wyślijmy tam bekona.
Research New Technologies Bureau Research Hub. Okej, okay, tak, Research Data, czyli teraz będziemy, przynajmniej nie będziemy softlokowani. I tak, before we give you the go ahead, we need to see progress. Stockpile 80 coal. No, to chyba powinniśmy ogarnąć. I genetic material, special genetic material can be found in habitats. We must locate a habitat and build a fauna trap. Dobrze. My tu mamy habitat. Spider kraby tu są. Nie wiem, czy spider kraby są dobrym materiałem do robienia ludzi, ale... co ja tam wiem o czymkolwiek. Znaleźliśmy orę. Orę. Tutaj zbudujmy sobie... Tak? To ma takie wyjście? Tak, to ma takie wyjście. Zbudujmy sobie ten research hub. Clone. We must take preparation for the cloning process. Build a fauna trap. No dobrze, czyli co? Czyli gra myśli, że dobrze działamy, czy że źle działamy? Czemu oni są niezadowoleni? A, bo są bezrobotni. Jezu, bezrobocie jest nawet tutaj czymś strasznym na morza dnie. Cholera, my tutaj nie wiem, czy my dajemy radę. Musimy więcej stali zebrać. Stal? Weź zbieraj trochę więcej stali. Jesteśmy biedni. Dobra, zbudujmy to. Podejrzewam, że stal będzie bardzo potrzebna. Nie wiem, czy iron jest aż tak potrzebny. Czy możemy... Nie, no to niech tutaj jest, ale... Czy ja mam gdzieś jeszcze tutaj... Czyli resursy. Tu jest jeszcze stal. Tak, to ja postawię. Czy to mnie coś kosztuje? Czy to jest drogie? Nie. Ja postawię to tu. I będziemy zbierać, jest i konkret, i jest stal, pięknie, czyli zbieramy stal, tutaj zbieramy stal. Może zbierzmy tutaj jednego tylko do stali, a tutaj wyślijmy jeszcze jednego do konkretu. Więc tak, bo konkret musi być, nie? A tutaj, no czemu oni są niezadowoleni? Bo co, bo jest mały, bo jest mało pracy. Ale ja im zaraz dam pracę, niech oni się nie przejmują. A co, prądu nie ma? Przecież ja tam puściłem prąd. Nie wiem, czemu on sądzi, że ja mu prądu nie daję. A, bo my generujemy za mało prądu. No tak, to by miało sens. Musimy zbudować nowy coal generator. Ja trochę mam wrażenie, że buduję trochę bez sensu. Ale cóż, czasami bez sensu to jedyna droga. Czasami nie macie wyjścia, musicie robić rzeczy bez sensu. Ja w życiu robiłem naprawdę wiele rzeczy, które były totalnie bez sensu i jakoś przetrwałem, nie? Już 36 lat na liczniku, więc tak, jestem super stary, jestem tym boomerem jeszcze. Ale okej, budujcie moje małe minionki. Czy my mamy odpowiednią ilość tlenu? Demand 8, supply 10. Quality trochę z dupy, ale no okej. A jak sobie to wyłączyć? Jedna jest idle, albo zjadła wszystko tutaj. No to zbierz wszystko stąd też. Masz być idle, to lepiej rób takie rzeczy. Dobra, tu generujemy. Mary Bumbar i Connor Kelly tutaj teraz napierdzielają. Tutaj też generujemy prąd. Mamy obecnie nadwyżkę 8. Nie jest źle. I co my mieliśmy zrobić? Mieliśmy zbudować to, co było ciekawe, czyli musimy zbudować fauna trap. Ha. No dobrze, zbudujmy fauna trap i cloning lab. Sądzę, że budowanie cloning labu koło naszego instytutu badawczego to nie jest najgłupszy pomysł, nie? No bo w sumie technicznie to oni robią podobne rzeczy. Czy ja muszę to od razu połączyć, czy tutaj jakaś magiczna... Ja muszę połączyć, dobrze. Ej, stary. Co tu się dzieje? The people are happy that our food quality is becoming aggressive over food rations. Shall we... Okej, nie lubią jedzenia, które im dajemy. Tak, dajemy im więcej żarcia. Nie dajemy im tego, food quality nie dajemy im na pewno, bo nie zasłużyli, ale możemy im dać po prostu zwykłe jedzenie. No dobrze, oni to budują. Ja nie wiem, czy nie głupią rzeczą by było także zrobienie takiej junction tutaj.
Ale muszę zburzyć najpierw. Jak ja burzę rzeczy? To są submariny. Jak się buldożuje rzeczy? Ja mam pytanie. Możemy tunele budować? Efficiency, integrity, destroy. Ale ja nie chcę całego tego destroyować. Ale chyba będę musiał. No dobrze, to zróbmy tak. Postawmy to tu. I zbudujmy... Zacznijmy budować na nowo. Pyk. Trochę maintenance'u jest potrzebnego. No tu, ok. I stąd... Te tunele, one, mam nadzieję, że one są darmowe. To chociaż jest jeden plus tego, że one są darmowe, to nie ma problemu, ale... No dobra, zróbcie tak, jest ok. Tylko muszą to zbudować najpierw. Do roboty! Do roboty! Ok, my nie mamy ludzi. Czy my możemy kogoś z koła generatora wziąć tutaj? I weźmy jeszcze z żarcia, bo mamy nadwyżkę jedzenia, mam wrażenie. I musimy open genome sequencer. A, cloning lab requires power. A, my nie daliśmy temu powera? Nie daliśmy temu powera, a może po prostu z to, że... zróbmy tak. Powinien być power? Czy nie? Czy po prostu za mało ludzi u nas pracuje? Za mało ludzi u nas pracuje? O, fauna captured! Spider Kraba, złapaliśmy Spider Kraba. Fajnie. Chyba jednak musimy tutaj więcej ludzi władować. To może weźmy kogoś, który jest z... A, może są jakieś naukowe cuda, które pozwalają nam na rozwinięcie możliwości. Na przykład Coal Efficiency Upgrade. Mamy pełno tego, to ja to wezmę. Więc to brzmi jak coś fajnego. Możemy też zrobić na przykład... Output Upgrade? Increases the output of sparge... O, i będziemy więcej... Tak, zróbmy to, żeby więcej tlenu robić i się tym nie martwić. I co? Kopalnie są lepsze teraz? Nie robimy za mało kopalni. To może weźmy jednego człowieka... Z czego? Z Coal Extractor? Tak, sądzę, że mamy dość węgla, żeby się tym specjalnie nie martwić. Available crew room. Nie mamy naukowców żadnych, to kto u nas będzie pracował? Okej, możemy robić teraz ludzi. Będziemy klonować, czyli to jest ta gra, to jest ten element gry, do której jest docelowy, do którego będziemy zmierzali. Więc, czy ja mam tutaj zapauzowane? Zapauzujmy na wszelki wypadek. I zróbmy, co ja mam, Spider Kraba po prostu wrzucić? Będziemy mieli 6... Okej. Będziemy mieli 6% na mutację, czy 12% na mutację? 12% na tego, na zrobienie dobrego klona, który będzie żył 63 dni. Ha! I będzie generalistą, bo będzie robiony z Spider Kraba. No dobrze. Róbcie Spider Crab człowieka. Będziemy robić crab people. To są ludzie z Warszawy, którzy żyją w tunelach pod dworcem głównym. Tak, zawsze myślałem, że tam ludzie kraby żyją, bo jeżeli się uprzesz, to na tym kwadracie tam koło dworca centralnego w Warszawie to można żyć po prostu i nie wychodząc nigdy na zewnątrz. Nie? No fakt, że będziesz żywił się w maku i spał byle gdzie. Tam chyba nawet był jakiś taki mini hostel, pamiętam, pod ziemią kiedyś. Nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje. Ale tak, ogólnie da się tam przetrwać. No dobra, zacznijmy klonować. Jak tam to klonowanie, czy to trwa? Tak, zobaczmy, jak chcę tylko jeszcze zobaczyć, ile będzie tutaj trwało sklonowanie i co to nam da? Co da nam sklonowanie tego kolesia? A czekaj, mamy jedną idle, jedną idle łódź podwodną. Czy ja mogę wysłać... To jest inwalid. A czy mogę to? A nie mamy exploration subs. Aha, czyli trzeba będzie eksplorować. Czy ja mogę tutaj... Gdzie tu są jakieś jeszcze zasobniki?
Mogę tutaj kogoś wysłać. No dobra, wyślijmy tutaj kogoś. Niech zbiera ten coal. Skoro generujemy z generatora mniej, to chociaż wyślijmy tam, żeby nikt nie siedział i nic nie robił. Dobrze, jak tam mój klon? Jak to mój klon? Jestem ciekawy, jak on powstanie. Building Operating. I co, dostaniemy klona? Tak, mamy klona. Ryan Barfoot. No, dali mu imię, on ma żyć tylko 63 dni. Naprawdę, trochę przykro. Czyli na tym będzie polegała gra. My nie będziemy normalnych ludzi dostawać zbyt dużo. My będziemy musieli sobie klonować własnych ludzi, którzy będą robić pewne rzeczy i oni będą lepsi w robieniu innych i innych. Bo on jest generalistą, tak? Z krabów on jest tylko generalistą. Więc czaję, na jakiej zasadzie ta gra będzie działała. No okej, okay, mamy pana, który jest engineer crew member. On jest inżyniera, mamy jednego. Ale dostaliśmy pana, który jest klonem. Więc mamy gene samples dla scientistów i inżynierów. Ciekawe, z czego się robi tego. Scientistów pewnie z tych. Pewnie z jakichś oktopusów albo czegoś takiego. No dobra, ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy nie sobie nie zagram trochę dłużej, nie zrobię z tego kolejnego odcinka, bo jestem generalnie bardzo zainteresowany rozwojem sytuacji i kierunku, w którym ta gra idzie. To jest Surviving the Abyss. Okej, co tu się dzieje? Almost at full capacity. No dobra. A, usage, okej, okay. Czyli zżerają tlen. No, więc to jest Surviving the Abyss, jeżeli chcecie sobie zagrać tą gierkę, ona już jest out, jest pod linkiem, pod filmikiem, do Steama jest ten link. Tam możecie sobie albo zbyślistować, albo olać, albo zrobić cokolwiek innego z tą grą. Więc tak, ja jestem Mr. Pig, dziękuję wam za wasz czas, no i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!